Stresuje mnie nagranie tego filmu, ale wiem, że ja sama w młodości chciałabym go zobaczyć. Moje dzieciństwo nie było najciekawsze, właściwie większość mojego dzieciństwa kręciła się wokół alkoholu, co spowodowało to, że jestem DDA, czyli dorosłym dzieckiem alkoholika. I wiem, że ogląda mnie tu masa osób, która zmaga się z tym samym problemem, bo niestety to nie jest niszowy problem. Ale jednocześnie o tym się raczej nie mówi, bo dzieci w takich domach najczęściej się tego po prostu wstydzą. Ale nagrywam wam ten film, żeby wam pokazać, że nie jesteście w tym sami i jeśli znajdujecie się w takiej sytuacji, to pomyślcie o tym, że może warto by było zdecydować się na terapię, jeśli macie taką możliwość. W drugiej części opowiem wam trochę więcej o tym, jak bycie DDA wpłynęło na moje życie, ale tutaj chciałabym wam powiedzieć, że to nie jest absolutnie wasza wina. To nie jest wasza wina, nie wy jesteście za to odpowiedzialni i wierzę, że przyjdzie dla was lepszy czas, w którym będziecie mogli prowadzić lepsze, spokojniejsze życie i trzymam za was kciuki i przytulam was wszystkich mocno.